Witam was, moi kochani zadymiarze, po raz szósty w tym tygodniu. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle wspaniałego kontentu, żeby dla was nagrać, więc prawie mamy tygodniowe daily. Jeżeli chcecie, aby ten tydzień trwał dalej, to zostawcie łapeczkę w górę. Dzisiaj, moi kochani, przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny, więc usiądź wygodnie w fotelu i napisz w komentarzu, który skin ci się najbardziej podoba. Po obejrzeniu tego filmu wejdź do gry, do sklepu, na sam koniec, wpisz kod Farel albo zrób to od razu teraz i od razu automatycznie weźmiesz udział w konkursie na Ninja Tare. Został mi do rozdania już tylko jeden skin. A teraz wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kodzik. Zaczynamy od Power Rangersów, czyli od nowego skina Dobroka w wersji kolorystycznej niebieskiej, złotej, fioletowej, czarnej oraz czerwonej. Wybierzmy sobie złotą i wypróbujmy go. Arena treningowa, let's go. No i zobaczmy, jak wygląda podstawowy atak. Strzelamy, mamy mutację. Patrzcie, Power Rangersy wyskoczyły złote. Widzieliście to? Boom, boom. Tam, gdzie rakieta spada, pojawia się jego ekipa. O nie! Hyperka oraz ult. Ile ich będzie? Okej, cztery wokół mnie się tylko pojawiły. Myślałem, że pojawi się cała drużyna, na przykład 16 Power Rangersów. Strzelamy jeszcze raz, uwaga, rakiety lecą. I wokół mnie cała ekipa. Ale kozacki skin, 10 na 10. Na pewno będę chciał go mieć w swojej szafce. Zmieniłem kolor na różowy, teraz sprawdźmy, czy jak zaatakuję, z rakiety wyskoczą różowe Power Rangersy. Uwaga, boom! Tak, różowe wyskakują. Czy to są fioletowe, czy różowe? Ja, widzowie, kolorów nie znam. Napiszcie w komentarzu, jaki to jest kolor. Totalne kozaki, let's go! Cała drużyna, nie mam pytań. Piękna sprawa. Ten skinek będzie kosztował 149 gemów. Warty swojej ceny. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, zanim zrobicie jakiekolwiek zakupy w grze Brawl Stars, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel, co? Dzięki. Baz oczywiście też dostanie skina do Bazogodzilli. Kozak totalny. Jest on w wariantach kolorystycznych. Czarnym, czerwonym, niebieskim. Wczoraj testowaliśmy Godzillę, ale pokażę tym, którzy nie widzieli wczorajszego odcinka. Tego skina nawet nie ma co oceniać. 10 na 10. Atak podstawowy jest troszeczkę inny. Wygląda, jakby strzelał ogniem. Tak bym to nazwał. I uwaga, transformacja w Godzillę i ult. Let's go. Ulcik. Strzelamy statkiem, jakby ktoś nie wiedział. No bardzo fajny skin. Ja na pewno będę go chciał mieć w swojej szafce, bo boję się, że on już nigdy nie wróci. Ponieważ ten event z Godzillą i z mutacjami może być tylko jednorazowy, ponieważ jest to chyba współpraca. Nowego skina też otrzyma Nita. Jest to Mecha Godzilla Nita. Przebranie zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalną teksturę, odznakę, ikonę gracza i spray. 199 gemów, spójrzcie, jak ona kozacko wygląda. Najlepszy skin do Nity, kupujemy. Mamy to! Piękna sprawa, wyposaż i testujemy. Czy będzie Nita działa ogniem? Nie, czym ona strzela? Czy wy to widzicie? To nie wygląda jak atak Nity. Raz, dwa. Jakąś taką śrubą, zębatką z kolcami. Uwaga, rzucamy. Leci! Godzilla! Dwie Godzille! Wow, jakie efekty dźwiękowe! Co się dzieje? Stun! Okej, okay. Uderzyły, ale nie wiedziała, która Godzilla ma uderzyć po użyciu gadżetu. Patrzcie. Ta pierwsza z przodu uderzyła. Okej, okay. Dajemy teraz hypercharge'a. Leci! Uwaga! Wielkie Godzille! Stun! Boom! Ale kozak! 11 na 10! Najlepszy skin w grze! A tego skinka jedno z was może jeszcze zgarnąć, więc bierzcie udział w konkursie. Moi drodzy, Urban Ninja Tara. Wypróbujmy ją. Sprawdźmy podstawowy atak. Tara rzuca kartami, które znikają później. Okej. Okay. Dajmy teraz ulti. Leci ult! Uwaga, oko! Wow, dobra. Mocny skinek, mocny skinek. Czyli taka cybernetyczna Tara, tak bym to nazwał. 10 na 10 skin, więc bierzcie udział. Bajtowa B, spójrzcie na to, jaka kozacka. 79 gemów, a jest przepiękna. Przetestujmy tą wariatkę. B w końcu ma skrzydełka. Uwaga, strzelamy. Czym strzelamy? Bajtową pszczółką chyba. Tak jest. Uwaga, ulti. Woo! Bajtowe pszczółki. A dzbanek jest nowy? Nie, dzbanek jest, wiecznie, ten sam. Szkoda. No dobra, mi się podoba, bi uwielbiam. 10 na 10, same dychy dzisiaj. Cyber kieł. O kurczę, jakie animacje, czy wy to widzicie? I on będzie tak robił w lobby? Kupmy to. Let's go, wyposaż do tego ikonki. Spójrzcie, on normalnie tak chodzi po lobby i się wywraca. Ale czad do góry nogami. Niezła bajera. I co, on tak będzie stał w lobby do góry nogami? 11 na 10. Czegoś takiego jeszcze nie było. Uwaga, strzelamy.
O kurczę, już nie kopiemy swoim butem, tylko jakimś takim sześciokątnym albo dziewięciokątnym bajtem, tak bym to nazwał, uwaga. Ult! Let's go! Okej, mocne, mocne kopnięcie. Ult! Popcorn, jak wygląda? Wow, nawet popcorn chyba ma nową edycję, czy mi się wydawało? Uwaga, jeszcze raz ult. Taka fajna tarcza przed nami się tworzy. Uwaga, popcorn. Boom! Albo był taki sam, albo jest nowy. Nie potrafię określić. 11 na 10 skinek, tak jak powiedziałem. O kurcze. Virus Charlie. Moi drodzy, specjalny głos, animacja, efekty, model zadymiarza, tekstura, niestandardowa eliminacja, pakiet odznacz, ikona gracza i tak dalej. 300 gemów. Ale wiksa! Co to jest za skin? Mocne. Jaki pakiet! Ja muszę mieć tego skinka w szafce. Wybieramy i uwaga, też będzie nam hakowała lobby, też będzie stała do góry nogami. Nie, ale spójrzcie na nią. To nie wygląda jak Charlie. Ja dziękuję. Porównajcie sobie tą Charlie do tej. Haha, nieba, ziemia. Ale mocny skin, okej. Atak to jest standardowe jojo, tylko jest bardziej zaostrzone. Uwaga, strzelamy ultem, leci ult. Boom! Wow, w co on się zamienił? W jakąś taką rosiczkę? Czy to jest takie jajo z Matrixa? Gadżet? O kurczę, jeszcze pająki mają inną szatę graficzną, ale kozak, dobra. To jeszcze raz nabijmy ulta. Hyper charge, ult. I kolejne pajączki, no dobra. Wygląda to mocno. 11 na 10. Bibi też otrzyma nowego skina. Gamer Bibi, gdzie ona jest? Graczka Bibi. Specjalny model, efekty, animacja, tekstura. 199 gemów. No, wygląda fajnie, ale nie tak dobrze jak Charlie. Sprawdźmy. Zamachnijmy się mieczem. Okej, taka pikselowa poświata zostaje, dobra. Teraz hypercharge i ult! Lecą! A! Teraz lecą dwie gumy balonowe, no dobra. Teraz bez hypercharge'a. Leci płyta! CD-romowa, taka zwykła! Płyta CD, nie mam pytań! Fajny skinek! Ja się jaram, moi drodzy! Oldschoolowo bardzo! 10 na 10! Same mocne skiny! Bayron w końcu doczekał się taniego skina za 29 gemów. Plażowy Bayron. Model zadymiarza oraz tekstura. Fajny. Ja na pewno go kupię. Bayron w końcu nie jest starym, smutnym dziadem. Okej, atak jest nowy, więc fajnie. Leci ulti. Let's go! O! Ult taki sobie, ale sama szata kolorystyczna, hawajska koszula. 10 na 10, a co? Dlatego, że taki tani. Mortis też dostał w końcu taniego skinka za 29 gemów, moi drodzy. Galowy Mortis. W białym garniturze i różową kokardą w kształcie nietoperza. Mi osobiście siada ten skinek. Szkoda, że nie ma jakichś podstawowych, lepszych animacji. Obrót, słaby, ult. Standardowe nietoperze, no średnio. Mógłby ten garnitur być jeszcze jaśniejszy, co nie? Jest taki mało biały. No ale okej. Za cenkę 9 na 10. Frank też otrzyma w końcu skina za 29 gemów, a będzie nim, moi drodzy państwo, parasolowy Frank. Kurczę, Frank jest rudy, widzowie, łudy. O kurczę, kto by się spodziewał? No to zobaczmy, jak uderza tym parasolem. Okej, atak podstawowy jest normalny, ulti. Chyba troszeczkę zmienione. Chyba troszeczkę zmienione. Już nie kojarzę, jaki ma ulti podstawowy Frank, bo dawno nim nie grałem. Ale chyba to uderzenie jest nowe. Za 29 gemów, kozacki, łudy skinek. A jak? Shelly też dostała nowego skinka i jest nim Squadbuster Shelly. Squadbuster Shelly na wzór z gry Squadbuster, która jeszcze nie jest dostępna w Polsce. A gdyby była, to bym ją dla was nagrywał. Ale jak wy nie możecie grać w jakąś gierkę, to po co mam ją nagrywać, co nie? Chyba, że chcecie odcinek ze Squadbusters, napiszcie w komentarzu. Chcemy Squadbusters, więc może coś mi się uda dla was nagrać. 199 gemów, za co? Strzelamy. Okej, okay. Fajny podstawowy atak. Ulti. Strzelamy gwiazdeczkami. Fajny ma ten taki ogon? Nie, czy to są długie włosy, czy taki szalik się za nią ciągnie? Chyba szalik, uwaga. Hypercharge, ult, dobra. Wygląda ten skinek nietypowo, 11 na 10. Dark Samurai Jean. Ciemny Samurai Jean. Co on robi? Widzieliście to, jaki jest szybki? Kozak totalny. Efekt, animacja, tekstura, ikona, model zadymiarza. Wypróbuj. Jest to skin, który wygrał w programie Supercell Make, czyli został stworzony przez jednego z fanów gry Brawl Stars. I fajnie wygląda. Gdzie są jakieś dźwięki? O, teraz był dźwięk rzucania. Coś się dźwięk buguje, słyszycie? Lipa. Ulti. Tornado, okej. Okay.
coś widzę, że jeszcze ten dźwięk jest zbugowany. No ale mam nadzieję, że niedługo to naprawią. Skinek mi się jak najbardziej podoba. 10 na 10. Moi drodzy państwo, koszmarny Sandy. Przebranie zawiera model, efekty, animacja, tekstura, ikona. O kurde, co tu się dzieje? On jakoś ewoluował? Mocne. 149 gemów. Na pewno wyląduje w mojej szafce. I uwaga, strzelamy. Wow, czym on strzela? Jakimiś takimi kulami z łańcuchem? Okej, okay, ulti. Ult jest ważny. Wow, łańcuchy i takie oczy patrzące się na nas i na przeciwników. Fajne. Dobra, 11 na 10 widzowie, nie ma co gadać. Skin do Sandiego mega mocny. Jaram się w opór. Hacker Brock. To jest ostatni skin, który dzisiaj przetestujemy i będzie on jako nagroda za ukończenie karnetu zedymiarskiego plus. Sprawdźmy od razu jego ulti. Lecą rakiety w kształcie pikseli. Mega mocne, mega mocne. No i oczywiście atak podstawowy też totalny szef. Jeżeli też wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. A my, moi drodzy państwo, widzimy się już w następnym odcinku. Pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie, bo została ostatnia Ninja Tara. Pa, pa!